Witam i zapraszam na prezentację klawiatury membranowej o wymiarach 4x4. Klawiatura membranowa jest ciekawym modułem, ponieważ pozwala na obsłużenie 16 przycisków za pomocą 8 przewodów. Klawiatura ta znajdzie zastosowanie w wielu projektach, a zwłaszcza tam, gdzie najważniejsze są jak najmniejsze wymiary. Od spodu klawiatura ta ma warstwę samoprzylepną. W tej klawiaturze mamy 8-pinowe złącze typu Gold Pin, które wyprowadza nam kolumny oraz rzędy. Pierwsze 4 przewody są to połączenia rzędów, natomiast 4 ostatnie przewody są to połączenia pionowe, czyli połączenia kolumn. Klawiatura ta współpracuje z różnymi płytkami Arduino, np. Arduino Uno lub Arduino Mega. W tym przypadku podłączę klawiaturę do Arduino Mega, do tego 8-pinowego portu. Można także podłączyć tą klawiaturę do Arduino Uno, natomiast należy pamiętać, że w omawianym przykładzie dwa piny 0 i 1 będą zajęte dla szeregowego monitora, a zatem trzeba będzie sobie wyprowadzić kabelki na różne miejsca w płytce. Użyję tutaj takich specjalnych gold pinów przedłużonych. Z jednej strony wtykam go do złącza gold pin w klawiaturze, natomiast teraz już tylko podłączam to do płytki Arduino Mega. No i w tym momencie mamy podłączoną klawiaturę od pinu 14 do 21. Te piny należy podać w przykładzie do klawiatury, który zaraz sobie omówimy. Po zaimportowaniu biblioteki Keypad odpalamy sobie przykład Custom Keypad. Następnie w tej tablicy ustawiamy sobie układ przycisków na naszej klawiaturze. Tak jak widzimy, tak ustawiamy w tej tablicy rozmieszczenie przycisków. Następnie ustawiamy sobie piny, do których podłączone są rzędy, a później piny, do których są podłączone kolumny. No i w pętli poprzez szeregowy monitor zostaje wyświetlony znak, który wcisnęliśmy na klawiaturze. Ten program wgrywamy sobie do mikrokontrolera. Odpalamy serial monitor i patrzymy, co się dzieje. Wciskamy po kolei przyciski. Jak widać, Arduino prawidłowo interpretuje wszystkie dane, które mu wysyłamy. Widzimy też, że klawiatura działa poprawnie i możemy z niej odczytywać dane. Tak jak mówiłem, klawiatura świetnie nadaje się do projektów, które muszą zajmować mało miejsca. Dzięki swojej elastycznej taśmie do podłączenia można bardzo fajnie schować ją pod klawiaturę. Także w docelowym urządzeniu nie będzie widać tutaj połączeń. Po szczegółowy opis tego produktu zapraszam na stronę sklepu abcrc.pl.